Witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej w poniedziałek 16 listopada. W pierwszym w tym tygodniu wydaniu wiadomości Telewizji Imperium dobre wiadomości dla kierowców. Jeszcze w tym tygodniu zostanie udrożniona jedna z arterii miasta. Poza tym wybory do rad osiedla, jak głosowali gliwiczanie, a na koniec weźmiemy udział w pierwszej edycji Festiwalu Tworów i Twórców. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego została przebudowana. Zmian dokonano na długości 70 metrów. Wykonano tam nową konstrukcję nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem. Przywrócenie ruchu na tej ulicy planowane jest w najbliższych dniach. Przebudowa ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego związana była z robotami na budowie śródmiejskiego odcinka drogowej trasy średnicowej w Gliwicach. Ich zaawansowanie szacuje się na około 90%. Obecnie najważniejsza część prac trwa w okolicach ulic Zwycięstwa i Dworcowej. Budowany jest tam 500-metrowy tunel. Kontynuowana jest też budowa mostu nad Kłodnicą i terenami zalewowymi. Zakończenie prac budowlano-montażowych przewidziane jest na koniec 2015 roku. Śródmiejskim fragmentem średnicówki przejedziemy na wiosnę przyszłego roku, po zakończeniu przeglądów i odbiorów. Wczoraj przed godziną 18 przy ulicy Toszeckiej w rejonie kościoła świętego Bartłomieja doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Nie żyje starsza kobieta potrącona przez samochód i jak ustalono 32-letni kierowca samochodu marki Volkswagen, mieszkaniec Złotoryi jadący od strony Pyskowic do centrum Gliwic potrącił przechodzącą na oznakowanym przejściu dla pieszych 85-letnią gliwiczankę. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła w szpitalu. Znamy wyniki wyborów do gliwickich rad osiedli. W przypadku 6 z 19 osiedli rady powołane zostały bez wyborów. W pozostałych 13 skład organów wyłoniony został dzięki głosom mieszkańców. Największą frekwencję odnotowano w Wilczym Gardle, ponad 21%, najmniejszą zaś na osiedlu Wojska Polskiego 1,73%. W składzie każdej z rad zasiądzie 15 osób. Co wyjdzie z połączenia nowoczesnych technologii, marketingu i sztuki? Jak zapewniali organizatorzy pierwszej edycji Making Up Festiwalu, coś ciekawego. Od piątku do niedzieli odbyły się warsztaty, prezentacje, koncerty, wystawy i to jeszcze nie wszystko. Na festiwalu była obecna oczywiście nasza kamera. To ciężko na jednym tchu wymienić, bo jest tych atrakcji naprawdę dużo. Tak najprościej to kondensując, to mamy strefę nowoczesnych technologii, mamy strefę rękodzieła ze sztuką, można to tak troszeczkę połączyć. Strefę, w której są spektakle, sztuka tak w cudzysłowie wysoka, tak? I strefę imprezową. Także to są takie podstawowe punkty, w których się kumuluje ta cała energia i w których działamy. My teraz drukujemy elementy do nowej drukarki 3D, którą będziemy tutaj budowali na warsztatach. Możemy wydrukować bardzo dużo rzeczy. Wiadomo, technologia sama w sobie ma pewne ograniczenia, ale jako tako wiele rzeczy można obejść, tylko trzeba trochę pomyśleć, trochę użyć wyobraźni. Za chwileczkę zobaczymy, wysłuchamy w zasadzie adaptacji sztuki pod tytułem Rzeźnia autorstwa Mrożka. I będzie to konkretnie trzecia część tej sztuki, bo ona ma cztery, a my czytamy trzecią. Dlaczego akurat tą, a nie inną? Oj, to już trochę gorzej. Ponieważ, ja znam odpowiedź na to pytanie, ponieważ skupiamy się na mięsie. Podtytuł adaptacji brzmi Sztuka mięsa i właśnie o tym jest to czytanie. To jest projekt, który tworzą moi przyjaciele, dobrzy, z Teatru Remont między innymi. I wiem, że mają mnóstwo różnych pomysłów i inicjatyw. Zawsze jak się za coś zabiorą, to jest na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się też uda, chociaż to jest mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o wystawianie z nimi jakiejś sztuki, słuchowiska, ale mam nadzieję, że się to dobrze uda. Przed chwilą widzieliśmy próbę przed tym słuchowiskiem. No, było ciekawie.
A to na takie razie, były też próby? To na razie była rozgrzewka, także tutaj nie było jeszcze nic z treści. Jeżeli tak dalej pójdzie, to niedługo szlaktować się będzie wprost przy naszych stołach, w łóżkach naszych żon i w kołyskach naszych dzieci. Mnie, im, nam. Dosyć. Dosyć! A widzi pan dyrektor? Zwalniam was ze służby. Dziękuję za uwagę. Przypomnę, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i za pośrednictwem internetu na tvimperium.pl po serwisie Sport i prognoza pogody na wtorek. Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe. ŁTS Łabędy mistrzem jesieni Ligi Okręgowej Grupy Katowice 3. W 15. kolejce rozgrywek podopieczni Tomasza Owczarka pokonali na własnym boisku ekipę Silesia Lubomia 3-1. Łabędzcy mistrzowie jesieni zakończyli rundę z imponującym wynikiem 35 punktów, odnotowując w całej rundzie 11 zwycięstw, 2 remisy i tylko 2 porażki. W pływalni Olimpijczyk odbyły się Mistrzostwa Polski w pływaniu Masters. Zawody dedykowane były zawodnikom, którzy ukończyli 25 lat i nie uprawiają już czynnie sportu, ale nadal chcą rywalizować. W Olimpijczyku można było zobaczyć wielu dawnych mistrzów i rekordzistów w różnym wieku. Warto podkreślić, że zgłosiło się do tych zawodów ponad 550 zawodników z 7 państw i odbędzie się tutaj ponad 2700 startów indywidualnych i ponad 160 wyścigów sztafetowych, więc jest to naprawdę ogromna impreza. Jest to jedna z największych pływackich imprez o zasięgu ogólnopolskim. Trzeba po prostu poczytać różną prasę zagraniczną i jeżeli mówią w tej prasie, że ktoś, kto uprawia sport, może nie być 100% wyczynowy sport, ale uprawia ten sport, to żyje co najmniej 5 albo 10 lat dłużej. Ja to sobie wziąłem pod uwagę. Skąd u Pani takie zamiłowanie właśnie do pływania? No pływałam jako dziecko. Jako dziecko, potem junior i jeszcze senior. Skończyłam pływanie w 65 roku. Jako zawodniczka młoda jeszcze. A w Mastersach zaczęliśmy we Wrocławiu pływać już w 92 roku. Czyli już 23 lata nieustannie startujemy w zawodach różnych. Czy taka druga młodość? Tak jest. No po prostu dlatego, żeby zdrowo żyć. W jakich kategoriach są rozgrywane zawody? Zawody rozgrywane są w wielu kategoriach wiekowych. Najmłodsza kategoria, tak zwana zerowa, to są zawodnicy w wieku 20-24 lata. I potem co 5 lat, jak chodzi o zawodnika, najstarszy zawodnik biorący udział, to jest pan, który ma 93 lata. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.